takie odgłosy, proszę Państwa. Takie trochę chorwackie, można powiedzieć, nie? No, takie łagodniejsze niż no. Chorwackie, nie? Pół tonu ciszej. No. Ale fajowo. Lubię. Jest. To. Wiesz, że dzisiaj, jak ty pojechałaś po dziewczyny, to sprawdziliśmy z Władkiem tam na tym termometrze w cieniu. No. Pod wiatą 31 stopni. No, w słońcu dzisiaj. No nie, no gorąco dzisiaj było. No. I nadal jest w sumie. I nadal jest bardzo ciepło. Już myślałam, że takie ciepłe noce się skończyły. To już nie te ciepłe, no. Nie, no ostatnio były już takie noce, że były wieczory, już było bardzo, bardzo zimno, nie? No. I myślałam, że już te fajne, ciepłe właśnie wieczory, kiedy siedzieliśmy sobie tak jak teraz, to już do wspomnień musimy zaliczyć. Mhm. A tu się okazuje, że jeszcze nie. I to mnie bardzo cieszy, bo lubię takie wieczory właśnie, kiedy można sobie usiąść na tarasie i jest nadal przyjemnie bez konieczności ubierania się, długich rękawów, długich spodni, no, zawijania właśnie. Się kocem i w ogóle. Nie? Cyk. No to i jest ekstra. Dzieciaki są już umyte, wykąpane, przebrane, przygotowane na jutro, już ubrania przygotowane. Jutro to będziemy tutaj już bez panów ogrodników, więc można by coś wymyślić z Władkiem, bo dzisiaj było tak trochę ciężkawo z tym tematem. Ale, ale mi się wydaje, że jemu to też pasowało. On miał dzisiaj pełen spokój, nikt się z nim nie kłócił, o nic nie musiał zabiegać, walczyć. Mi się wydaje, że on odpoczywał dzisiaj. Mogę mu jutro, pomyślałem dzisiaj, bo tak zarąbiście cofał tym samochodem, no zrobił normalnie wrażenie niesamowite na mnie. Zresztą sama widziałaś, co zrobił później, nie? Jeszcze kopertę po prostu się wpasował idealnie. Może trzeba mu jutro zrobić jakiś tutaj taki plac manewrowy. Można, czemu nie? Taki bezpieczny, nie? Że może sobie przywalić i się nic nie stanie. Tak. Ten Moskwicz to po prostu trafił się, to jest idealny rok teraz na tego Moskwicza dla niego. Tak. No coś możemy wymyślić, ale zostałabym raczej tutaj w obrębie podwórka. No, tak, tak. Bo jest bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Jutro będzie, bo dzisiaj to było strasznie głośno tutaj, no już słabo się siedziało już później, bo po prostu głośno było tego od tej myjki, nie? Której używali panowie. No nie tylko myjki. No nie tylko, no ale głównie to ona tak huczała. W każdym razie, no tak roboczo tu dzisiaj było, natomiast może jutro, no nie na pewno nie może, będzie spokojniej, więc no więc chyba wszyscy z tego skorzystamy. Dziewczyny jutro mają sukienki zabrać, mają sesję zdjęciową. Na konia. Chyba. No. Fajnie. Fajnie. A ja mam do Państwa pytanie, jak się zapatrujecie na te filmy stare? Bo wpłynęło ich dzisiaj, no, tak myślę, z 50? Jezu, nie, aż tyle. Nie, to co robiliśmy oprócz publikacji, to tego nie widać. Tak. Tak czy siak dużo weszło. Jest ich jeszcze więcej. Musimy się tam przyjrzeć, przejrzeć i je wrzucić. Zmieniamy ustawienia po prostu tych filmów. Tak. Wy tego nie widzicie. Nie, ale ja mówię o filmach, które jeszcze są nieopublikowane, bo jest tak, ich dziesiątki jeszcze. Ale to 50 dzisiaj nie było, nie, na pewno. Nie sądzę. No w każdym razie dajcie znać, co tam myślicie. Dajcie znać, czy wam to pasuje, czy nie czujecie się z tym jakoś osaczeni za mocno? No kręcimy normalne filmy codzienne, cały czas. Znaczy, wydaje mi się, że może ich dzisiaj weszło trochę za dużo, ale no to jest jeden taki dzień i długo to się pewnie nie powtórzy, więc... Tak, ja nawet nie wiedziałem, że aż tyle mamy nieopublikowanych, bo to są filmy, które wgrywaliśmy, no i po prostu nie poszły z jakiegoś tam powodu. Braku czasu albo tak pobyły, cieszyliśmy się, że nagraliśmy i są na kanale, ale z publikacją się nie śpieszyliśmy. No był taki czas, że w ogóle tak publikowaliśmy z doskoku. Były nagrywane, były wrzucane, ale nie były publikowane, bo jakoś tym się po prostu tak bardzo nie zajmowaliśmy wtedy. No. Teraz zmieniliśmy trochę do tego podejście i... No, no i bardzo mało zostawiamy prywatnych, tak. Chociaż no cały czas nie, są mamy prywatne takie filmy tak. Ale to są już takie filmy, których... No, które z takim większym, z jakiegoś powodu są prywatne, są po prostu takie no, nasze, bardzo. Mm-hmm. I tyle. No tak. Albo takie, w których w jakimś tam szerszym gronie się widzimy. No nie wszystko wiadomo się publikuje, nie? Tak jest. Dobra, proszę Państwa, tutaj kończymy i siadamy, zobaczcie. Kawusia, laptopik,
Żoneczka piękna. Coś tam świerszczy w tle. No rewelacja. I czekamy na kota, bo kot gdzieś spiepsył i nie raczył wrócić jeszcze. No ale wróć. Przynajmniej mam nadzieję. No dobra, to tutaj kończymy. Nara.